Opowiem wam następny monolog, który napisałam jakiś czas temu. Kiedy kobieta jest zdrowa i szczęśliwa? Kobieta rano wstaje i mówi, tak się mężu źle czuję jakoś, głowa mnie boli, ciśnienie mi skoczyło, cukier też podwyższone, zawieź ty mnie do lekarza. Mąż zawiózł ją szybko do lekarza, no, poszła do tego lekarza, wychodzi już taka zadowolona bardziej, jak to po wizycie u lekarza. Poszła wykupiła leki, leki wykupiła, oczywiście jeszcze zdrowsza, nagle patrzy, a tu taki bazarek fajny naprzeciwko tej apteki. Pójdę sobie coś może kupię, jadę do sanatorium, to by się przydało. Poszła na stoisko bluzek ładnych. No, i oczywiście wypatrzyła taką piękną, żółtą bluzeczkę koronkową. Od razu ją kupiła. Idzie dalej, patrzy, jakie buty są piękne w tym roku. Też takie koronkowe różne. Kupię sobie te buty też. Też kupiła żółte oczywiście. Idzie dalej. Bielizna. Nie, już nic nie kupię. Ale nie może się oprzeć. No, przydałoby się do tego sanatorium kilka nowych kompletów. Nie, zatrzymała się, kupiła kilka kompletów, włożyła do torby, żeby mąż nie zauważył koniec już, nic nie kupuje. Idzie dalej, no nie. A torby, jakie przepiękne na wystawie widzę, taki sklepik był kawałeczek dalej. Nie, mu, tą torbę to ja muszę mieć. Tą żółtą, która tam wisi na wystawie. Poszła, kupiła tą torbę. Ja, ale już przestraszona, bo upał na dworze, mąż siedzi w aucie, idzie. Idzie dalej, kupiła kawałek ciasta, żeby mąż nie był zły, bo bardzo lubił ciasto. Przyjechali do domu, kawkę sobie zrobili, zjedli sobie ciasta. Oczywiście nie, nie pokazałam jemu tych zakupów, ale w niedzielę już nie wytrzymała. I zanim pojechała do tego sanatorium, to już się wystroiła. Założyła ładną bluzeczkę żółtą. Założyła te żółte buciki, tą żółtą torebkę wzięła. I tak mówi, pójdzie do kościoła. A mąż jak ty ładnie się ubrałaś. Ojej. O, te bluzkę to kupiłam jakiś czas temu. A te buty? O, buty to już nie wiem, z rok chyba mają. A ta torebka? Też nie widziałem. O, torebkę to już lat nie pamięta. Bielizny oczywiście nie pokazała, schowała ją do sanatorium, żeby miała świeżą, ładną. I wyobraźcie sobie, tak ozdrowiała, jak się tak wystroiła. Jaki z tego wniosek, że jak sobie coś kupimy fajnego, to się lepiej czujemy, jesteśmy zdrowsze, a męża czasami też trzeba oszukać. Się nie połapie na pewno. Dziękuję.